Nadeszła o, ta wiekopomna chwila, gdzie uniwersum strażników łączy się z uniwersum DC łączy się w wielkim wydarzeniu. Strażnicy, tutaj mamy zegar Zagłady i to ma wytłumaczyć to, co się działo od wielu, wielu odcinków, czyli od e, DC odrodzenie. Dlaczego powstało DC odrodzenie? Co to ma wspólnego z New 52? I tak naprawdę czy to jest dobry sequel dla strażników, czy to jest znakomity Tom, który będzie. Pięknie leżał obok, czy warto to kupować jako fan strażników, jako fan DC, jako fan dobrego czytactwa. Wszystkie te odpowiedzi mam dla Was, a dla tych, którzy nie chcą czytać, a chcą po prostu się dowiedzieć, o co tutaj chodzi, także potem opowiem w spoilerach na końcu wszystko. Wszystko zaczęło się od powieści graficznej wszechczasów Strażnicy. Teraz po raz pierwszy w historii komiksu Strażnicy spotykają bohaterów z uniwersum DC. Przypomnijmy, DC lubi robić różnego rodzaju restarty. Dostaliśmy dobrych już wiele lat temu restart i powstało nowe uniwersum New 52. I tam mieliśmy zmienione historie, zmienione światy troszeczkę. I ci nasi superbohaterowie sobie żyli, wychodziło mnóstwo tomów, ale w pewnym momencie DC uznało. Dobra, tniemy, robimy odrodzenie. I odrodzenie wyglądało w ten sposób. Najpierw dostaliśmy tom cały temu poświęcony, potem dostaliśmy historię o przypince i dowiedzieliśmy się, że ktoś motał, że to, co się działo w czasie New 52... To było tak, jakby ktoś im dokładnie na samym początku zmienił ich przeszłość, pozmienił niektóre elementy z ich historii, zmienił bohaterów, tutaj wymazał pamięć o niektórych i niektórych zlikwidował. Wszystko zaczęło się od tego, że pojawił się Wally West i on powiedział: ojeju, jeju, na motali. A potem dostaliśmy zakończenie, gdzie mamy łapę doktora Manhattana, mamy tą uśmiechniętą buszkę ze strażników i miało być wyjaśnione: miało być wielkie wydarzenie, które tworzy Jeff Jones, czyli główny architekt. DC Comics obecnie, który właśnie miał wyjaśnić, dlaczego New 52 się kończy, dlaczego zaczyna się odrodzenie, dlaczego w ogóle powstało New 52 i co tutaj ma wspólnego, co mają wspólnego strażnicy. Strażnicy Alana Mura to coś znacznie więcej niż komiks. To pytanie, które tu się pojawia, who's watching The Watchmen, kto obserwuje tych, którzy obserwują nas, czyli to jest pytanie o to, kto patrzy na ręce władzy. Kto pilnuje policjantów? Kto jest suwerenem naszego suwerena? Jakby spojrzeć bardzo filozoficznie, to jest pytanie, gdzie Hobbs by powiedział, jeżeli mamy państwo, które ma jakiś układ, to kto jest tym lewiatanem, który na wszelki wypadek pilnuje, żeby zachowane było prawo w tym państwie? I czy ta osoba ma prawo oceniać nas? Czy ona ma obowiązek moralny? Czy ma do tego odpowiednie prerykatywy? I w ogóle, jak działa ten nasz świat? Troszeczkę, czy powinniśmy być zarządzani za mordyzm, czy oszukiwani, co można poświęcić dla pokoju, kto jest dobry, kto jest zły? Piękna, naprawdę bardzo, bardzo mądra książka, bardzo mądry komiks, jeżeli chodzi o analizę polityczną, jeżeli chodzi o próbę znalezienia granic pomiędzy zamordyzmem, faszyzmem, demokracją, anarchizmem i szukanie plusów i minusów jednego i drugiego. To także ogromna, nie powiem, że satyra, ale krytyka świata superhero, ponieważ Watchmen początkowo mieli być i mieli się dziać w świecie DC i to mieli być superbohaterowie DC, czyli Dr Manhattan, to miał być Superman, Nocny Puchacz, to miał być oczywiście Batman i tak dalej, ale te postacie zostały zmienione ze względu między innymi na edytora DC ówczesnego, zatem to jest jawna krytyka troszeczkę bardzo zero-jedynkowej myśli przewodniej przy tworzeniu komiksów, prawda? Żli złoczyńcy, dobrze, super superbohaterowie, Tutaj Alan Moore powiedział: A co jeżeli oni nie są super dobrze, A co jeżeli oni mają tak wiele różnych problemów? A co jeżeli między sobą się kłócą? To, co obecnie uznajemy z czasem za normalne, że mówimy: A nie ufamy żadnemu ten cynizm dotyczący superbohaterów, wtedy był czymś całkiem wyjątkowym. I to, co zrobił Moore we Strażnikach, wciąż czyta się świetnie, wciąż analizuje się świetnie. Jednocześnie jest to komiks, który on nie jest w świecie DC. I to jest cudowne. On nigdy nie był w świecie DC. To był całkiem inny świat, który był stworzony przez Alana Mura, i on nie oczekiwał tego, że będzie połączony z uniwersum DC. Zatem, gdy dostaliśmy zegar zagłady, jednym z pierwszych problemów, jednym z pierwszych krzyków było pytanie: po co? Po co mieszać te dwa światy, szczególnie, że. Wydają się tak bardzo niekompatybilne, ta szarość przejmująca i swoją drogą zakończenie, które, które nie daje nam. Alan Moore jest świetny w tym, że nie zawsze zostawia e, odpowiedź rzeczywistą. I tutaj też w strażnikach nie było tak, ci są dobrzy, ci są źli, demokracja dobra, to i tak nie było takich jasnych przepisów. Zatem ta obawa, że dostaniemy tutaj zmianę charakteru bohaterów, słabe uzasadnienie, co tutaj do cholery robi Doktor Manhattan, słabe połączenie tych światów, to był największy problem czego się tutaj można było obawiać. I tutaj połączenie światów wygląda tak, że idziemy kilka lat do przodu od zakończenia wydarzeń z Strażników i jesteśmy w świecie Strażników, który Postacie z tego świata, w jaki sposób się przenoszą do naszego, zderzają się z Batmanem, Leksem Lutorem, Supermanem i poszukują doktora Manhattana, który zniknął z tamtego świata Strażników, i prawdopodobnie jest w tym świecie, ale nie do końca wiemy dlaczego, nie do końca wiemy co tu robi, ani gdzie jest, kim jest i tak dalej. Zatem nagle okazuje się, że Rorschach, zresztą, jest z Batmanem, z Leksem Lutorem, Ozymandiasz. To tutaj jak, jaka będzie rola Supermana? I jest to wszystko, coraz bardziej rozbudowujące ten wszechświat. Dostajemy nowych, moim zdaniem, złoczyńców, którzy mają swoje, swoje plany. Pojawia się Joker, który zostaje we wszystko wmieszany. Coraz bliżej zbliża się zarówno jeden, jak i drugi światek do upadku, do braku nadziei, do nienawiści, do superbohaterów. Jednocześnie ten nasz świat, ten Batmano-Supermanowy, idzie ku zagładzie totalnej i zaczynamy się obawiać, że nie tylko musimy znaleźć doktora Manhattan'a, ale jeżeli go nie znajdziemy, jeżeli będą dalej motać Ozymandia, Szeroroszak i tak dalej, to możliwe, świat, który znamy, ten nasz, jak mm, wygląda, on się całkowicie skończy i wszystko pójdzie w rozsypkę. Jednym z pytań, które pewnie macie, to jest to, czy, czy muszę przeczytać Zegra Zagłady, by czytać obecne tomy, które wychodzą w DC? Czy widać wyraźnie ten wpływ, czy widać wyjaśnienie? I moja odpowiedź jest taka: nie. Moim zdaniem, to co się tutaj dzieje, dla osób, które czytają na bieżąco historię z Detective Comics, Batman, Justice League, Action Comics i tak dalej, one będą mówiły: No dobra, to nie jest ten sam świat, ponieważ tutaj, mimo tego, że w tym Wielkim Tomiszczu, bo tu jest kupa stron, naprawdę, chyba 400 stron, a nawet i powiem, no 400 stron ponad, to w tym Wielkim Tomiszczu, mimo tego, że skaczemy czasem i mamy takie momenty, gdzie ja przynajmniej irytowałem się, bo nie widzę, Przejścia czasowego i tu przeskakuje czas bardzo, a tu nagle idę do innego bohatera i jesteśmy wcześniej, więc te skoki są nieuzasadnione, niedobrze pokazane, ale nie potrzebujesz w ogóle tego, co się dzieje tu, by zrozumieć nowe wychodzące komiksy. To jest tylko i wyłącznie próba, moim zdaniem, załatania dziury i wyjaśnienia jakiegokolwiek takiego zatkania korkiem tego, jakim cudem zrobiliśmy New 52 i powiedzmy, nie było to najlepsze. A jednocześnie jest to usprawiedliwienie tego, że wróciliśmy do starych śmieci, ponieważ New 52 Zlikwidowano całą historię DC, uznano, że tego nie było, tamtego nie było i tak dalej, a tutaj przywracamy historię DC. Teraz muszę chociaż trochę przejść do spoilerów. Oczywiście, tutaj jest pytanie z punktu widzenia mega fana, powiedzmy Strażników. Czy mnie interesuje ten Tom, czy powinienem go czytać? Moim zdaniem, nie do końca będziesz zadowolony z kilku powodów. Po pierwsze, masz ma mocne. Spłycenie bohaterów, szczególnie Ozymandiasz, który tutaj wydaje się być osobą. Raz jest genialną, a raz niekoniecznie jego knowania i jego planowanie na ostatnich stronach dostajemy mnóstwo tłumaczenia, jak to Ozymandias ciągnął za sznurki, zaplanował to, tamto i tamto. Ale gdy ty to czytasz, wciąż masz takie wrażenie, okej, okay, ale to nie wyjaśnia kompletnie znaczenia Roszaka. To nie wyjaśnia kompletnie znaczenia tej postaci. To nie wyjaśnia kompletnie, dlaczego Roszak w ogóle ze mną podróżuje. Chociażby to nie jest w ogóle wyjaśnione. Zatem kolejny kolejne, kolejne Kroki trochę psują, przynajmniej dla mnie, jego postać z, ze Strażników. Rorschach, sam ten nowy Rorschach, jest bardzo ciekawie napisany jako postać, jest bardzo interesująca. Jego rozwój, jego cała historia, bo dostajemy tu dużo flashbacków, to jest akurat dobrze napisane superhero i dobrze napisana próba zbudowania bohatera lub antybohatera, który mógłby mieć swój komiks. Jeżeli obecnie wychodzący Rorschach jakiś tam, którego pisze Tom King będzie o tej postaci, ja z chęcią to przeczytam. Ale przede wszystkim, jeżeli jesteś fanem Strażników, to zabolicie to, że tutaj nie dostaniesz dobrego komentarzu polityczno-społeczno-kulturowego. Kompletnie nie idziemy w tę stronę. To wszystko jest bardziej próba usprawiedliwienia pewnego kształtu świata superbohaterów. Superbohaterowie są super źli lub super dobrzy. Potrzeba, bo trzeba zbudować wielką stawkę, a nie mamy zagłębiania się Psychikę i zagłębiania się w budowę i warstwy społeczne. Tu wszystkie warstwy są równie szybciutko nienawidzą superbohaterów albo ich kochają. Rosjanie się nienawidzą z Amerykanami i nagle mamy Sowietów i w ogóle. To wszystko jest zbyt proste. Niestety zbyt. Proste. I tu pewnie pytacie, co zatem ze strażników jest tutaj i jaki to jest ten wpływ faktycznie. I uwaga, uwaga, największe wytłumaczenie, i wyjaśniam, jaki jest tutaj wpływ strażników i jak strażnicy wpływają na uniwersum DC. Otóż, Dr Manhattan po tym jak zniknął sobie na końcu e, tych lat 80., -tych, na końcu e, strażników, on przeniósł się do nowego świata. Po pierwsze, odkrył sobie, że mamy multiversum i przeniósł się do jakiegoś innego świata, do Ziemi tej powiedzmy naszej i zauważył, że jest tam Superman, który dla niego był fascynujący i obserwował go, jak to e, Dr Manhattan skacząc w czasie będąc jednocześnie w kilku miejscach w czasie, jak jak to typowy bóg i zafascynowany tym Supermanem, zaczął babrać się w strukturze tego świata i badać ten świat, ponieważ nie rozumiał go. Dlaczego? Ponieważ ta Ziemia, przynajmniej którą mamy tutaj, to nie jest jedna z 52 Ziemi, to jest Metaversum, to nie jest Multiversum, tylko Metaversum, które zmiany w tym jednym Metaversie z wpływają na wszystkie inne Ziemie, na wszystkie inne światy innymi słowy, e, wszystkie inne Ziemie. Wynikają z tego, co się wydarzy w tej meta, meta Ziemi. I tam zaczął babrać się e, Dr. Manhattan, i zaczął troszeczkę nie wiadomo czemu zmieniać tego Supermana. Ja, niestety, tutaj jego motywacja. I to jest może największy problem, że jego motywacja dla mnie nie do końca jest zrozumiała. Ja wiem, że on jako Bóg jest zaciekawiony czymś, czegokolwiek, czego nie rozumie, czegokolwiek, czego może się nauczyć, a ten świat jest czymś, czego on nie do końca rozumie. Okej, okay, i to jest dla mnie e, ciekawe, ale wciąż on po prostu pozbawiał Supermana pewnych rzeczy i zaczął kasować elementy historii DC żeby zobaczyć co z tego ciekawego wyjdzie. Zmienił Supermana, właściwie za zabił jego rodziców, wysunął, wyrzucił jeden element historyczny, drugi, robił malutkie zmiany w czasie, żeby zmienić tę naszą Ziemię, dlatego właśnie nie mamy Wolego Westa i tak dalej, bo oni wszyscy nie powstali, ponieważ on sobie skakał po tych różnych czasach i patrzył, jak to wpływa na świat obecny, czyli jak to wpłynie głównie na Supermana, który był dla niego najbardziej intrygującą postacią. Zatem to jest motywacja, dla zmiany uniwersum, a Ozymandiasz za to rusza w poszukiwaniu doktora Manhattana po to, ponieważ skoro wszystko się zepsuło, wszyscy się już dowiedzieli o tym, że to doktor Manhattan z Ozymandiaszem zaplanowali to wszystko, zabili tych wszystkich ludzi, zatem zaczęło się brak wiary w polityków, znowu jesteśmy na granicy jakiejś ogromnej wojny, o wojny atomowej i tak dalej, bo nie udało się Ozymandiaszowi uratować świata, zatem on chce, żeby doktor Manhattan wrócił i posprzątał i naprawił. To jest dosyć Słaba motywacja. Jako ozymandiasza, najmądrzejszego kolesia na świecie, jak już mówiłem, to jest słaba motywacja. Zastanawiacie się jednak, co tutaj się stało, co zmieniło, z czemu doktor Manhattan nagle zmienił zdanie. Otóż on w jaki sposób zrozumiał po raz kolejny wa walcząc z Supermanem, z którym tak naprawdę nie walczył, bo już oczekiwał, że zacznie walczyć, ale mm, Superman nieustannie próbował wciąż ratować ludzi, i w pewnym momencie do doktor Manhattan zrozumiał, że on ma możliwość czynu. Tak jak dr. Manhattan był często bierny i nie reagował na to, co robią inni, tutaj e, komediant zabił kobietę w, w ciąży i dr. Manhattan nie zrobił nic i tak dalej. Tak nagle obudziło się w nim, że on mógłby, on kompletnie mógłby zacząć też działać. Wow! I że mógłby stworzyć postać, która będzie trochę archetypem Supermana dla siebie i on w tym momencie, aha, to ja ci zabrałem. Rodziców, zabrałem Ci wszystkie te inne możliwości z historii. Innymi słowy, wszystkie rzeczy, które wydarzyły się do tej pory komiksowo, ja Ci to wszystko zabrałem, to Ja Ci to teraz to wszystko oddaję, ponieważ ja chyba chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie Ci zabrać nadzieję, ale nadzieja została. I nadzieja została, to Ja Ci dam wszystko, więc o tej nadziei jeszcze więcej. I wniosek jest taki, że całe uniwersum DC opiera się na Supermanie. I każda nowa wersja uniwersum DC zaczyna się od Supermana. Od jego przylotu na naszą planetę, w jakiejkolwiek wersji. Wersji, to mamy te kolejne i kolejne reinkarnacje. To nawiązuje do komiksowych reinkarnacji z lat 50., z jego oryginalnej reinkarnacji, podniesienia auta. To jest bardzo ładnie powiązane ze sobą. I tu trzeba przyznać, że Jeff Jones w momentach, w którym musi pokazać elementy historyczne i jak tutaj nasze komiksy wpłynęły i wie tą wiedzę o tym, co czytał, czyli właśnie um, kryzys na nieskończonych ziemiach i tak dalej, to wszystko bardzo ładnie się zazębia. Tyle, że dla mnie, ale kiedy ja mam strażników, którzy potrafili obdzierać historię z każdej kropelki naiwności, krytykować i próbować robić dekonstrukcję, a tutaj do mamy tak naprawdę sprowadza się wszystko do tego, że Superman równa się nadzieja i to jest esencja każdego uniwersum DC, to trochę mnie to boli. To nie znaczy, że to jest zła historia. Historia jest ciekawa, rozbudowana w cholerę. Nie jestem pewny, czy jest to dobre rozwiązanie, bo uważam, że można ten komiks skrócić o dwie trzecie i byście skumali wszystko. Można się zastanowić, czy w ogóle Rorschach nie jest wrzucony na siłę. Batman, w cholerę, na siłę. I wszystko jest tutaj, przynajmniej dla mnie, zbudowane w ten sposób, że zastanawiasz się w gruncie rzeczy. Ten komiks mógłby być jedną zeszytówką, albo malutką historyjką, gdzie Superman mierzy się z doktorem Manhattanem, gadają, albo się biją, albo coś tam, albo cały jest po prostu opowieścią doktora Manhattana, który sobie testuje i robi eksperymenty na świecie naszym, na tym metaświecie. I w pewnym momencie dochodzi do tego, aha, to już doszedłem do tego, że jednak Superman jest ważny. I tyle. Zatem kurczę, no niestety nie będzie to kultowe. Nie mam ochoty specjalnie do tego wrócić. Zakończenie, które praktycznie sugeruje sequel, albo praktycznie sugeruje, że rozbudowujemy świat strażników w dosyć naiwny sposób, dla mnie jest bardzo niefajne. Zatem, jako osoba, która ceni strażników nie jako historię, do której lubi wracać, bo o super bohaterowie, tylko która czasem patrzy i mówi, o, ale to jest bolesne. Nie podoba mi się, że to zrobiono w ten sposób. Ale jako osoba, która. Wiedziała, że trzeba załatać tą dziurę i że prawdopodobnie tej historii nie było, gdy pisano przypinkę i gdy robiono w ogóle samą ideę o tym, że robimy DC odrodzenie i po prostu szukaliśmy uzasadnienia. Szanuję sposób, w jaki Jeff Jones ogarnął całość tej kuwety i zbudował taką wielką historię wokół tak. Małej rzeczy, właśnie tej małej przypinki, e, gdzie trzeba było te dwa światy połączyć. Szczerze, mam nadzieję, że już nie będzie kolejnego crossoveru ze strażnikami, przynajmniej przez kilka lat. Ale jeżeli macie do wyboru kupić sobie jedną rzecz, to ja osobiście polecałbym. Strażników a zegar zagłady. Jeżeli to, co wam opowiedziałem, nie brzmi dla was zbyt naiwnie, jeżeli nie brzmi zbyt dziwacznie, no to może to jest motywacja, żeby to kupić. Tyle zatem z mojej strony. Ja was zapraszam oczywiście do komentowania, do tego, co wy sądzicie o strażnikach i o zegarze zagłady. Czy mój chyba zawód jest czymś, co też was jakoś poruszyło, czy też nie do końca rozumiecie potrzebę, czy jak niektórzy z mnie pytali. W jaki sposób to wpływa na uniwersum strażników i tak dalej? Czy czujecie, że ten wpływ będzie za duży? Bo na przykład teoretycznie wpływ jest taki, że pojawia się nowy młody dr Manhattan, który nazywa się Clark, i on będzie teraz w tym nowym świecie. Nieważne, ja, ja, ja nawet zakończenie, ostatnie dwie strony to jest jedna z najgorszych rzeczy, która dla mnie jest w tym całym komiksie, bo jest właśnie takim uderzeniem superhero w ciebie. Proste, jasne wyjaśnienie. Dwie strony wcześniej dwójka ohydnych morderców zostaje wypuszczona bez żadnej kary, żeby sobie wychować dziecko, a dwie strony później nasz doktor Manhattan wychowuje dziecko i wysyła je no, do jakiegoś tam świata. No super, naprawdę. Dobra, bo się zacznę denerwować. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie tego mega długiego materiału i my widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.